Witam na kanale Bezdomny Pelikan. Dzisiaj przekąpiemy się w błocie, w wulkanie. Tak więc dzisiaj jedziemy na wulkan i będziemy się tam taplać w błocie. Jestem z szalonym Japończykiem Ryusuke, a.k.a. Karate Kid. Best Kid. Miejsce położone jest około 50 km od Kartacheny. Nie ma tam za bardzo autobusów. Najpopularniejszą opcją jest wynajęcie sobie wycieczki tam z biura turystycznego. Jednak wiadomo, ja jestem gypsy, dlatego zawsze staram się znajdować najtańsze połączenia. Znalazłem autobus Berlistour, chyba tak to się nazywa. Zobaczcie, gdzie jest ich dworzec. I stamtąd za 25 zł w jedną stronę dojeżdżamy do miasta, które jest nieopodal wulkanu. Stamtąd będziemy musieli wziąć taksówkę. Cała ta skomplikowana operacja powinna wyjść jakoś połowę taniej niż z biura turystycznego. Sprawdzimy to. Jesteśmy w busie. Lecimy do miasta. Tak więc wzięliśmy autobus z Kartacheny do miejscowości Loma de Arena. Na miejscu od razu złapaliśmy taksówkę w postaci motocykla. Podróż trwała jakieś 5-7 minut i kosztowała 5 ziko. Wulkan nazywa się Totumo. Co, idziemy się potaplać w błotku niczym małe świnki. The journey has just begun. Kosztuje 20 zł dwie dychy, ale chyba nas w bambuko robią, no ale trudno już. Wulkan ma 50 metrów wysokości i prowadzą do niego błotniste, strome schody. Nieźle to wygląda. Musimy się przebrać i wskoczyć do błotka. Tam się chyba później pójdziemy umyć. Jackie Chan's first entrance. I'm ready to go to hell! Idziemy teraz na bosaka i jest strasznie gorąco w stopy. Aj, gorąco. Dolor. Idź się myć. Go to wash your nasty ass. It's just begun. Yeah.
I wanna be your human. I wanna be your human. Najwyższa pora się umyć w tym Gangesie. Japończyk wygląda na szaleńca. Jest szalony. Spójrzcie na niego. Wyznam wam w sekrecie, strasznie mi się chciało lać. Nie chciałem tam sikać w błocie, ale tutaj w Gangesie już na chillu. Kurde, widzę na szaro, mam pełno tego błota w oczach. Dobra, odkładam na chwilę kamerę. Wymyję się do końca, wypłuczę sobie błoto z uszu i zaraz wam w ogóle opowiem o tym miejscu. If we still bitches fake and beautiful. No i patrzcie go, Japończyk bawi się we mnie, już wyrywa. Ese. Ese. Te. Te. Ere. Ere. Aha. Rio, how was it? It is amazing. Amazing experience, like which I've never had before. And in Japanese? Amazing. I forgot Japanese. Like, すごい. すごい. ほんとすごい. 意味がわかんない. Gracias. Okay, gracias. Ale miło. Ziomki mi się dały przejechać i ja sobie wróciłem skuterem. Sam się odwiozłem do miasta. Zajebiście. Jaram się. Gracias. Okay, miło. O kurwa, przepraszam. Jesteście sali? Teraz idziemy coś zjeść do lokalnej knajpy. Na getcie. Itadakimasu. Itadakimasu. Zjemy, bo jednak kąpiel błotna sprawiła, że mój brzuszek jest troszeczkę głodny. I zaraz wam opowiem o tym wulkanie, który jest po prostu przesztosem. What? 10 zł za taki zestaw. Mhm. Mega. Mega przeżycie. Wulkan to jest moje top w ogóle atrakcji, jakiekolwiek zrobiłem w życiu. Dlatego z góry od razu mega polecanko. Ale, że jest to kanał Bezdomny Pelikan, a jak wiadomo, pelikan nie tylko bawi, ale uczy. Mam też dla was ciekawostkę. Miejscowa legenda mówi o tym, że ludność uważała ten wulkan za przeklęty, za dzieło diabła. Pewnego dnia lokalny szaman postarał się poskromić tego diabła, który tam mieszkał w tym wulkanie, wlał do tego wulkanu święconej wody i przez to lawa zamieniła się w błoto. Święte błoto. To błoto ma właściwości lecznicze, uzdrawiające, jest bardzo bogate w minerały, żelazo, aluminium, amelinium, a także wapń i magnez. Po. Oczywiście oczyszcza skórę, dlatego moja twarz jest dzisiaj wyjątkowo gładka i jestem gotowy na wieczorną randkę. Na miejscu możemy sobie jeszcze zrobić masaż, ale masowały typy. Ja nie jestem ciepły, lubię dziewczyny. Potem wykopaliśmy się w rzece czy też w jeziorze, niczym w Gangesie. Pięknie, pięknie. Samo uczucie bycia w tym błocie jest nie do opisania. Po prostu jeżeli przestajesz się ruszać, stajesz. Nieważne czy leżysz, czy tak jakby stoisz w miejscu, to błoto nie topisz się w nim. Ono cię wypycha i możesz przybrać jakąkolwiek pozycję i w niej zostaniesz. Naprawdę pierwszy raz w życiu coś takiego doświadczyłem. Bardzo fajny relaks. Można tam leciutko sobie usnąć. Jak będziecie w Kartagenie, to jest mój na pewno top number one z Kolumbii. Kartageny, nie wiem czy nie z całego świata, ale chyba nie, bo byłem w wielu miejscach. Zawijam karatekę i lecimy do Kartageny. A Suzuki-san, let's go back. A Makachata. A Suzuki-san, it's here. Pomyliłem mojego ziomka z motocyklem, ponieważ nazywałem się tak samo. Pożegnałem się z Chińczykiem, wróciłem do hotelu, wykąpałem się, pół godziny płukałem
błoto z uszu, dalej pewnie jeszcze tam jest. Teraz nie tylko słoma w butach, ale także błoto w uszach. Teraz idę na randkę z Tinderka, z Kolumbijką. Nie wiem do końca, czy jest w moim typie, ale to właśnie ta dziewczyna pomogła mi dzisiaj ogarnąć autobus do wulkanu. Czemu nie? Możemy wypić parę piwek. Sprawdźmy to, może okaże się bardzo fajna. Pizka i piwko przed randką. Au! Ale dzisiaj wieje. Randka wyszła ok. Troszeczkę się nabomblowaliśmy. Lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiejszy dzień, wulkan. To było to. Pozdro mordy. Widzimy się. Elo! Bezdomny Peli!